pierwszy brief jest Johannes, kapitel 1. Przeczytamy z pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, cały rozdział przeczytamy. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Als sich die ersten Christen versammelten, gdy pierwsi chrześcijanie zgromadzali się, wird uns mitgeteilt, to możemy czytać, dass sie verharrten in der Lehre der Apostel, że oni trwali w nauce apostolskiej, in der Gemeinschaft, w społeczności, im Brechen des Brotes, i w łamaniu chleba, und in den Gebeten, i w modlitwach. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, was Gemeinschaft bedeutet. Chcemy się dzisiaj tym zająć, co oznacza społeczność. Und hier in diesem Abschnitt finden wir einmal die Voraussetzungen für eine Gemeinschaft. I tutaj w tym urywku znajdujemy te warunki, jakie są konieczne, by ta społeczność miała miejsce. Und den Inhalt der Gemeinschaft. I również znajdujemy zawartość tej społeczności. Wenn wir uns das Wort Gemeinschaft ansehen, jeśli byśmy się przyjrzeli temu słowu społeczność, dann bedeutet das griechische Wort übersetzt, to greckie słowo, które przetłumaczymy na nasz język, einen gleichen Anteil haben. Oznacza mieć ten sam udział. Oder auch Genossenschaft zu haben mit jemandem. Albo być współtowarzyszem z kimś, albo współtowarzyszem kogoś. Auch im Wort Gottes wird uns verschiedentlich gezeigt, was schon im natürlichen Bereich Gemeinschaft bedeutet. I również w Słowie Bożym mamy różne aspekty tego przedstawione, co oznacza społeczność. Als der Herr Jesus den Petrus in seine Nachfolge gerufen hat, gdy Pan Jezus wezwał Piotra, by szedł za nim, und sie den großen Fischzug machen konnten, i oni mogli wtedy uczynić, czy ten wielki połów mógł się odbyć, da wird uns mitgeteilt, to tam czytamy, als sie so viele Fische gefangen hatten, że gdy złowili tak wiele ryb, dass sie ihre Genossen gerufen haben, że wezwali swoich współtowarzyszy, Johannes und Jakobus, Jan i Jakub, die auch Fischer waren, którzy też byli rybakami. Das war eine Berufsgemeinschaft. I oni, można powiedzieć, wtedy mieli tą społeczność w zawodzie. So was gibt es heute auch noch. I dzisiaj też tak mamy. Auch kennen wir alle die Ehegemeinschaft zwischen Mann und Frau. I również wszyscy znamy tą społeczność pomiędzy mężem a żoną w małżeństwie.
Gottes Wort zeigt uns schon in 1. Mose 2. Słowo Boże już w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale pokazuje nam, als er Eva zu Adam führte, gdy Bóg przyprowadził Ewę do Adama, dass uns gesagt wird, die zwei werden ein Fleisch sein. To Bóg mówi, tych dwoje będzie jednym ciałem. Eine festere Einheit gibt es nicht. I takiej bardziej trwałej, czy bardziej, czy ściślejszej jedności nie ma. Und Gott hat schon im Alten Testament, i Bóg już w Starym Testamencie, und der Herr Jesus später, i później też Pan Jezus, gesagt, dass eine Frau nicht vom Mann geschieden werde. Jest to powiedziane, czy Pan Jezus w Nowym Testamencie też to powiedział, że nie powinna być kobieta oddzielona od męża, nie powinno dojść do rozwodu. Diese wunderbare Einheit, ta cudowna jedność, darf durch nichts aufgelöst werden. Nie może być przez nic usunięta albo zniweczona. Wie schlimm ist es, wenn sie zerbrochen wird. Jakże to jest złe i straszne, gdy zostaje to złamane. Wenn Ehebruch eintritt. Gdy nastąpi cudzołóstwo. Einheit oder Gemeinschaft gibt es auch zwischen Eltern und Kindern. Ta jedność albo taka społeczność jest też pomiędzy rodzicami i dziećmi. Welch ein Segen ruht darauf. Jakież błogosławieństwo jest w tym, wenn diese erhalten bleibt, gdy to może trwać. Nicht nur, wenn die Kinder klein sind, nie tylko wtedy, gdy dzieci są małe, sondern auch, wenn die Kinder herangewachsen sind. Ale również wtedy, gdy dzieci są już dorosłe. Und Gottes Wort sagt uns, i Słowo Boże mówi nam, ehre deinen Vater und deine Mutter, czci ojca swego i matkę swoją. Das ist das erste Gebot, das Verheißung hat. To jest pierwsze przykazanie, które ma obietnicę. Die Verheißung besteht darin, a ta obietnica brzmi, auf dass du lange lebst auf Erden. Abyś długo żył na ziemi. Gott lässt ganz besonderen Segen daraus hervorgehen. Bóg daje szczególnego rodzaju błogosławieństwo z tej, z tego przykazania. Gemeinschaft gibt es auch im Zusammenleben der Kinder Gottes. Społeczność jest również, istnieje również w życiu dzieci Bożych. Und hier in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, i tutaj w tym urywku, który przeczytaliśmy, hier wird uns gezeigt, dass die Gemeinschaft auch mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus sein kann. I tutaj też mogliśmy czytać, że ta społeczność może być społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Dazu werden uns verschiedene Voraussetzungen vorgestellt. Ale by to było możliwe, widzimy pewnego rodzaju warunki, są nam tutaj przedstawione. Wir lesen, dass der Apostel Johannes schreibt, czytaliśmy, że apostoł Jan napisał, er hat den Gläubigen mitgeteilt, was von Anfang war. On podzielił się wierzącymi tym, co było od początku. Was sie, die Apostel, mit ihren Augen gesehen. To, co oni, apostołowie, widzieli swoimi oczami. Was sie angeschaut und ihre Hände betastet haben. Co oni, na co patrzyli i czego ich ręce dotykały. Das haben sie den Gläubigen späterer Tage mitgeteilt. Oni to opowiedzieli wierzącym późniejszych dni. Die nicht dem Herrn Jesus als lebend nachgefolgt sind. Tym, którzy nie chodzili z Panem Jezusem, gdy On żył na tej ziemi. Sondern die den nur eine Botschaft von dem Herrn Jesus empfangen hatten. Ci, którzy usłyszeli albo otrzymali to poselstwo, albo tą wieść o Panu Jezusie. Aber wenn wir das Zeugnis derer anschauen, die dem Herrn Jesus nachgefolgt sind, i gdy patrzymy na to świadectwo tych, którzy chodzili z Panem Jezusem, dann wird uns so vieles mitgeteilt, to mamy tak wiele tych relacji i tych informacji o tym, dass wir ein aufschlussreiches Bild
von unserem Herrn und Heiland bekommen. Że możemy mieć ten pełny obraz i bardzo szeroki, szerokie kąt widzenia. Możemy z różnych stron naszego Pana oglądać. Und das, was sie mitgeteilt haben, i to, co oni nam przekazali, war über das Wort des Lebens. Było o słowie żywota. Und sie sagen, wir verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. I oni mówią, głosimy, czy zwiastujemy wam żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Aus diesem Inhalt können wir erkennen, z tej zawartości możemy zauważyć, poznać, dass der Herr Jesus selbst die Offenbarung des ewigen Lebens ist. Że Pan Jezus sam jest tym objawieniem życia wiecznego. Wir können nicht dankbar genug sein, dass wir Gottes Wort haben. Nie możemy być wystarczająco wdzięczni za to, że możemy, że mamy Słowo Boże. Wo uns immer wieder die göttliche Person der Herr Jesus vor Augen tritt. W którym zawsze przed nasze oczy jest przedstawiany Pan Jezus, ta boska osoba. Und der Apostel Johannes schreibt, i apostoł Jan pisze, dass er ihnen das mitteilt, że on im to przekazuje, damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Abyście wy mieli społeczność z nami. Also die Gläubigen, a więc ci wierzący, die damals nicht mehr den Herrn Jesus lebend auf dieser Erde kennengelernt haben. Wszyscy ci wierzący, którzy nie widzieli Pana Jezusa żyjącego na ziemi, sollten in diese Gemeinschaft gebracht werden mit ihm, dem auferstandenen Herrn. Oni mieli być też przyprowadzeni do tej społeczności z nim, z tym zmartwychwstałym Panem. Wir wissen nicht genau, wann der erste Johannesbrief geschrieben wurde. Nie wiemy dokładnie, kiedy został napisany pierwszy list Jana. Ob das vor seiner Verhaftung und auf der Insel Patmos war. Czy to miało miejsce przed jego uwięzieniem i zanim znalazł się na tej wyspie Patmos? Oder danach? Albo później? Auf jeden Fall hat er es im hohen Alter noch einmal vor die Herzen der Gläubigen gestellt. W każdym razie on już był podeszły wiekiem, gdy pisał ten list i to miał na sercu, by to też wierzącym przed oczy pokazać, przedstawić. Und wir erkennen, wenn wir diese Zeilen lesen, i jeśli czytamy te linijki, to poznajemy, welchen Wert es für unsere Herzen hat, eine solche Mitteilung zu lesen. Jeśli czytamy taką, można powiedzieć, wiadomość, jakże wielką wartość ma ona dla naszych serc. Wenn wir uns jetzt damit beschäftigen wollen, was Voraussetzungen für die Gemeinschaft sind. Jeśli będziemy chcieli się teraz zająć tym, jakie są te warunki, aby ta społeczność miała miejsce, dann finden wir zuerst, dass uns hier mitgeteilt wird, to po pierwsze znajdujemy tutaj, was der Apostel gesehen und gehört, was er angetastet hat. To, co apostoł widział, słyszał i czego dotykał. Dieses hat er den Gläubigen mitgeteilt. To on tym wierzącym przekazuje dalej. Und dadurch bestand eine Gemeinschaft zwischen den Glaubenden, die das angenommen haben. I przez to powstała ta społeczność pomiędzy tymi wierzącymi, którzy to w wierze przyjęli. Und dem Apostel, der es niedergeschrieben hat. A pomiędzy nimi, a tym apostołem, który to zapisał. Im Judasbrief lesen wir, dass Judas, w liście Judy możemy czytać, wie man allgemein annehmen kann, ein Bruder des Herrn Jesus. Co do Judy możemy przyjąć, że to był cielesny brat Pana Jezusa, der auch erst nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus zum Glauben gekommen ist.
I on uwierzył dopiero po śmierci i po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Er schreibt, on pisze, glückselig, der da liest und die da hören. Nein, Entschuldigung, das war nicht richtig. Geliebte, während ich allen Fleiß anwande, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Trzeci wiersz. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Also auch dem Judas lag es am Herzen, a więc i temu Judzie, on to miał na sercu, über das gemeinsame Heil zu schreiben. By pisać o tym wspólnym zbawieniu. In dem Abschnitt, den wir gelesen haben, finden wir eine weitere Voraussetzung für die Gemeinschaft. W tym urywku, który czytaliśmy, mamy kolejne rzeczy przedstawione, które są konieczne do społeczności. Und zwar das Wandeln im Licht, Vers 7. Siódmy wiersz. Jeśli zaś chodzimy w światłości, wie er in dem Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Da wird uns das Blut des Herrn Jesus vor die Augen gestellt. Tutaj mamy przedstawioną, czy przedłożoną przed nasze oczy krew Pana Jezusa. Dass er sein Leben gelassen hat. To, że on położył swoje życie, um uns von unseren Sünden zu reinigen. By nas oczyścić od naszych grzechów. Das ist die Grundlage unserer Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. To jest to podłoże naszej społeczności z Panem Jezusem. Und auch der Gemeinschaft untereinander. I tej społeczności między nami. Dazu gehört auch der erste Teil des Verses. Do tego też należy ta pierwsza część. Wenn wir in dem Licht wandeln, wie er in dem Licht ist. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości. Wenn wir in der Sünde leben, jeśli my żyjemy w grzechu, können wir nicht Gemeinschaft haben mit Gott. To wtedy nie możemy mieć społeczności z Bogiem. Keine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Nie możemy mieć społeczności z Panem Jezusem. Keine Gemeinschaft mit den Kindern Gottes. Nie możemy mieć społeczności z dziećmi Bożymi. Und das verstehen auch schon die Kinder. I to też rozumieją już dzieci. Wenn sie etwas Böses getan haben, jeśli one uczyniły coś złego, dann können sie nicht den Eltern freundlich in die Augen blicken. To wtedy one wiedzą, że nie potrafią z radością spoglądać w oczy swoim rodzicom. Dann blickt man nach unten. Wtedy to ich spojrzenie jest na dół, w ziemię wpatrzone. Dann versteckt man sich. I chcą się skryć. Das finden wir gleich bei den ersten Menschen. To też możemy widzieć u pierwszych ludzi. Wie durch Sünde die Gemeinschaft unterbrochen wird. Jak przez grzech ta społeczność jest przerwana. Als Adam und Eva von dem Apfel gegessen haben, gdy Adam i Ewa zjedli z tego owocu, da heißt es, Vers 8, zweiter Teil, Kapitel 1. Mose 3, Vers 8, zweiter Teil, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht des Herrn mitten unter die Bäume des Gartens. Trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej, 8 wiersz, druga część. Skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Haben wir das auch schon mal gemacht? Czy i my uczyniliśmy już tak kiedyś? Uns vielleicht vor dem Vater oder vor der Mutter versteckt? Czy chcieliśmy, czy ukrywaliśmy się przed ojcem lub matką? Oder vor anderen Menschen, denen wir etwas Übles getan haben? Albo przed innymi ludźmi, którym wyrządziliśmy jakieś zło? Hier geht es um das Verstecken vor dem Angesicht Gottes. Tutaj jest mowa o skryciu się przed obliczem Bożym.
Also eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir nicht in der Sünde leben. A więc tym ważnym warunkiem jest to, że nie żyjemy, byśmy nie żyli w grzechu. Dass wir in dem Licht wandeln, wie wir gelesen haben. Abyśmy chodzili w światłości, tak jak to czytaliśmy. Wir finden gleich in den ersten Blättern der Bibel ein zweites Beispiel. I też na tych pierwszych kartach Biblii mamy drugi przykład zaraz. Als Abel, Kain und Abel Gott eine Opfergabe brachten. Gdy Kain i Abel przynieśli Bogu dar. Und dann Gott auf die Opfergabe des Abels blickte. I Bóg spojrzał na tą ofiarę Abla. Weil die entsprechend seinen Gedanken war. Ponieważ ta ofiara była zgodna z myślami Bożymi. Ein Opfer von der Herde zu bringen. I on przyniósł tą ofiarę z tej trzody. Da ergrimmte der Kain. Wtedy Kain zapłonął gniewem. Und sein Angesicht senkte sich. I jego oblicze... Vers 5. Kain ergrimmte sich. Zasępiło się jego oblicze. Und als er... Als Gott mit ihm redete, i gdy Bóg z nim rozmawiał und den Fluch über ihn aussprechen musste, i musiał wypowiedzieć to przekleństwo na niego, da heißt es von Kain, to jest napisane o Kainie, er ging von dem Angesicht des Herrn hinweg. On odszedł z, przed oblicza Pańskiego. Viele Sünden oft unterbrechen Sünden die Gemeinschaft mit Gott und auch mit den Menschen. Bardzo często jest tak właśnie, że grzech przerywa tą społeczność z Bogiem i też przerywa społeczność z ludźmi. Und die Freude der Gemeinschaft geht verloren. I ta radość z tej społeczności jest stracona. Wir finden dann ein weiteres Beispiel, was notwendig ist, damit die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erhalten bleibt. I mamy kolejny przykład, co jest potrzebne, aby ta społeczność mogła zostać, mogła trwać. Wir dürfen an die Fußwaschung denken, die uns in Johannes 13 berichtet wird. Jeśli sobie wspomnimy, to umycie nóg, o czym czytamy w Jana 13. Da hat der Herr Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen. Tam Pan Jezus umył nogi swoim uczniom. Er nahm ein leinenes Tuch umgürtete sich. On wziął to lniane prześcieradło, opasał nim się. Tat Wasser in das Waschbecken. Wziął wody do misy, nalał wody do misy. Und trocknete die Füße mit dem leinenen Tuch ab. I wycierał ich nogi tym lnianym prześcieradłem. Der Petrus wunderte sich darüber. I Piotra to bardzo zdziwiło. Und sagt, niemals sollst du mir die Füße waschen. I mówi, przenigdy ty nie będziesz mył moich nóg. Das Waschen der Füße war immer eine niedrige Arbeit. Bo mycie komuś nóg to była praca taka, można powiedzieć, dla niewolnika. Und wenn er das sagte, dann kommt darin seine Hochschätzung dem Herrn gegenüber zum Ausdruck. I jeśli on tak powiedział, to oznaczało, że on Panu oddaje cześć i bardzo go ceni. Und dann sagt der Herr zu ihm, i Pan mu powiedział, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Teilhaben damit bedeutet Gemeinschaft haben. Mieć dział to oznacza mieć społeczność ze mną. Petrus sagt darauf. Piotr na to odpowiada. Nicht nur meine Füße, sondern auch mein Haupt. Nie tylko moje nogi, ale również i moją głowę też umyj. Aber der Herr sagt ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Ale Pan mu odpowiada, kto jest umyty, czy w niemieckim jest to oddane jako kto jest wykąpany, nie ma potrzeby myć się, chyba że tylko swoje nogi.
Und das enthält für uns eine wichtige Belehrung. I to jest dla nas, to w tym jest zawarte dla nas poważne pouczenie. Es ist ein Bild, das Baden davon, dass wir gereinigt sind bei unserer Bekehrung. Ta kąpiel oznacza, że my jesteśmy oczyszczeni od tego momentu, w którym się nawróciliśmy. Wir sind heilige und geliebte. Jesteśmy tymi świętymi i umiłowanymi. Aber selbst Kinder Gottes können sich verunreinigen auf ihrem Weg durch diese Welt. Ale i dzieci Boże mogą zanieczyścić się na tej drodze, którą idą w tym świecie. Vielleicht kann das geschehen. A jakże łatwo to się może zdarzyć. Durch das, was wir sehen, przez to na przykład, co widzimy, was wir hören, przez to, co słyszymy, und selbst das, was in unseren Gedanken aufkommen kann. I również przez to, co możemy, co może przyjść na nasze myśli. Der Apostel Paulus spricht davon, Apostoł Paweł o tym mówi, dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam des Christus. Żebyśmy każdą myśl powściągiwali albo mieli nad nią kontrolę. Böse Gedanken verunreinigen uns. Bo te złe myśli zanieczyszczają nas. Durch den Blick auf den Herrn Jesus können wir davor bewahrt bleiben. Ale spoglądając na Pana Jezusa możemy być przed tym zachowani. Es ist ja auch ein großes Vorrecht. To jest też wielki przywilej. Dass wir immer wieder Gottes Wort hören. Że ciągle możemy słyszeć Słowo Boże. Das Wasser, womit die Füße gewaschen worden sind, i ta woda, którą te nogi są obmywane, ist ein Bild des Wortes Gottes. Jest obrazem Słowa Bożego. Wenn wir dieses hören oder lesen, jeśli je słyszymy albo czytamy, dann redet es zu unseren Herzen, to to Słowo przemawia do naszych serc. Und wenn wir willig sind, a jeśli jesteśmy ochotni, erkennen wir, was dem Herrn nicht wohlgefällig war, to wtedy rozpoznamy, co Panu się nie podoba. Und bekennen dies. I to będziemy mogli wyznać. Und dadurch wird die Gemeinschaft, wenn wir unsere Sünden bekennen, wird die Gemeinschaft wiederhergestellt. I jeśli my wyznajemy nasze grzechy, to ta społeczność jest przywrócona na nowo. Wenn wir nicht bekennen, ale jeśli nie wyznajemy, dann ist die Gemeinschaft weiterhin zerstört, to ta społeczność jest nadal zniszczona. Und wir können nicht mehr die Freude in der Gemeinschaft mit dem Herrn empfinden. I nie możemy odczuwać tej radości w społeczności z naszym Panem. Und ganz schnell können wir vom Glaubensweg abkommen. I bardzo szybko możemy zejść z tej drogi wiary. Nicht, dass wir verloren gehen, wenn wir wirklich bekehrt sind. Nie, to nie znaczy, że będziemy mogli pójść na zatracenie, jeśli jesteśmy prawdziwie zbawieni. Ale die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, ale ta społeczność z Panem Jezusem, und die Gemeinschaft mit den Kindern Gottes, i społeczność z dziećmi Bożymi, ist unterbrochen. Ona jest wtedy przerwana. In Vers 9 dieses Abschnittes, den wir gelesen haben, w 9. wierszu tego urywka, który czytaliśmy, heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, czytamy, jeśli wyznajemy grzechy swoje czy nasze, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ist das nicht eine wunderbare Gnade? Czyż to nie jest cudowna łaska, dass auf diese Weise die Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann? Że i w ten sposób ta społeczność może być odbudowana? Wenn wir uns nun beschäftigen, worin die Gemeinschaft besteht. Jeśli będziemy się zajmowali tym, z czego ta społeczność się składa, dann möchte ich zuerst wieder von Johannes 13 ausgehen. To chciałbym zacząć, czy wyjść z tego Jana 13. Oder Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Gdy Pan Jezus mówi w 8. wierszu pod koniec, jeśli cię nie umyję, nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Teil an dem Herrn Jesus hat jeder, der durch Buße und Glauben das Heil in ihm ergriffen hat. Tą społeczność z nim ma każdy, który przez pokutę
Przez pokutę i przez wiarę otrzymał, czy uchwycił się tego zbawienia. Ale ten dział z Nim oznacza, że my radujemy się tymi samymi rzeczami, z których raduje się Pan Jezus. Że to, co dla Niego jest cenne, że my to możemy w wierze się tym rozkoszować. Wir wollen einige Punkte dazu aus dem Johannesevangelium uns ansehen. Chcemy kilka punktów z Ewangelii Jana, kilku punktom się przyjrzeć z Ewangelii Jana. In Johannes 14, Vers 27 heißt es. 14 rozdział, 27 wiersz. Frieden lasse ich euch. Pokój zostawiam wam. Meinen Frieden gebe ich euch. Mój pokój daję wam. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Nie jak świat daje. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Der Herr gibt uns seinen Frieden. Pan daje nam swój pokój. Frieden lasse ich euch, da dürfen wir daran denken. Pokój zostawiam wam, to wtedy możemy o tym myśleć, że dass er die Grundlage zu unserem Frieden am Kreuz von Golgatha gelegt hat. Że on to podłoże dla naszego pokoju założył tam na krzyżu. Meinen Frieden, das ist der Friede, den der Herr in Gemeinschaft mit seinem Vater alle Zeit genossen hat. Mój pokój to oznacza, to jest ten pokój, który Pan miał zawsze ze swoim Ojcem, którym on zawsze jest i był. Und diesen Frieden möchte er uns schenken. I właśnie ten pokój on też chce i nam dać. Dass wir in Gemeinschaft mit ihm tiefen Frieden im Herzen haben. Abyśmy w społeczności z nim mieli tą głęboką społeczność. Vielleicht kann uns Unruhe erfüllen. Jakże łatwo jest tak, że niepokój jakiś nas napełnia. Aber der Blick auf den Herrn Jesus kann uns tiefen Frieden geben. Ale spojrzenie na Pana Jezusa może darować nam ten głęboki pokój. Der Jesus sagt weiter in Johannes 15. Dalej Pan Jezus mówi w Jana 15. Vers 7. Siódmy wiersz. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Der Herr Jesus hat uns sein Wort gegeben. Pan Jezus dał nam swoje słowo. Und hier haben wir gelesen, wenn meine Worte in euch bleiben. Tutaj czytaliśmy, jeśli wenn meine Worte in euch bleiben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr W siódmym wierszu, jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą. Das bedeutet, wenn meine Worte in euch bleiben, dass wir am Wort Gottes Freude haben. Jeśli moje słowa w was trwać będą, to oznacza, że macie radość ze Słowa Bożego. Dass sein Wort ein Bestandteil für unser Leben ist. Że Jego Słowo jest częścią naszego życia. Dass wir auch unser Leben danach ausrichten. I że nasze życie prowadzimy według Niego. Und dann ist damit diese große Verheißung verbunden. I tu mamy daną tą wielką obietnicę. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Będziecie prosili o cokolwiek będziecie chcieli, a to się wam stanie. Dann werden wir nicht unvernünftige Bitten haben. I wtedy nie będziemy mieli bezsensownych próśb. Sondern die Gedanken des Herrn Jesus erkennen. Ale będziemy potrafili rozpoznać myśli Pana Jezusa. Und dann solche Bitten haben, die ihm wohlgefällig sind. I będziemy mieli takie prośby, które Jemu się podobają, które są dla Niego miłe. Bitten, die seinem Willen entsprechen. Prośby, które odpowiadają Jego woli. Wie wir im 5. Kapitel des 1. Johannesbriefes lesen. Tak jak możemy czytać w
piątym rozdziale pierwszego listu Jana. In Vers 9 heißt es, w 9 wierszu czytamy, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Bleibt in meiner Liebe. Trwajcie w miłości mojej. Also wenn wir Anteil an dem Herrn Jesus haben, a więc jeśli mamy udział w Panu Jezusie, dann müssen wir in seiner Liebe bleiben. To musimy i powinniśmy pozostać w Jego miłości. Wie können wir in seiner Liebe bleiben? W jaki sposób możemy trwać w Jego miłości? Indem wir daran denken, wie er für uns gelitten hat am Kreuz von Golgatha. Gdy będziemy wspominali, jak on za nas cierpiał na krzyżu na Golgocie. Und in besonderer Weise dürfen wir das genießen. I w szczególny sposób możemy to się tym rozkoszować. Wenn wir am Sonntagmorgen uns versammeln, gdy zgromadzamy się w niedzielę rano, um seines Todes zu gedenken, aby wspominać jego, ogłaszać jego śmierć, und seinen Wunsch zu erfüllen, i wypełniać jego życzenie, tut dieses zu meinem Gedächtnis. To czyńcie na pamiątkę moją. Darin kommt in besonderer Weise die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zum Ausdruck. Tu w szczególny sposób jest wyrażana ta społeczność z Panem Jezusem. In Vers 11 wird uns dann gesagt, w 11 wierszu potem czytamy, also Johannes 15, Vers 11, 15 rozdział Ewangelii Jana, 11 wiersz. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was. Und eure Freude völlig werde. I aby radość wasza była zupełna. Freude möchten wir alle haben. Każdy z nas chce mieć tą radość. Aber hier wird uns gezeigt, wir dürfen Freude haben, Anteil haben an der Freude des Herrn Jesus. Ale tutaj widzimy, że możemy mieć udział w tej radości Pana Jezusa. Worin besteht die Freude des Herrn Jesus? Z czego składa się ta radość Pana Jezusa? Wir finden einige Schriftstellen, die uns das deutlich machen. Mamy kilka miejsc, które nam to bardzo dobrze przedstawiają. In Hebräer 12 lesen wir. Hebrajczyków 12. Vers 2. Drugi wiersz. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, i w niemieckim i tak powinno być napisane, który dla należnej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Die vor ihm liegende Freude war, ta należna, albo ta przed nim, ta radość, która była przed nim, dass aus seinem Leben Frucht für Gott hervorkommt. To jest to, że z jego życia będzie, czy wypłynie ten owoc dla Boga. Er sagt ja in Johannes 12, on mówi w Jana 12, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Jeśli to ziarnko pszeniczne nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, to pozostanie samo. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ale jeśli obumrze, wtedy przynosi wiele owocu. Eine weitere Freude des Herrn Jesus finden wir im Hohen Lied. Kolejną radość Pana Jezusa znajdujemy w Pieśni nad Pieśniami. Dieses Hohe Lied spricht ja prophetisch. Ta pieśń nad Pieśniami mówi proroczo. Von dem König Israels. Mówi o królu izraelskim. Und seiner Gemeinschaft mit seiner irdischen Braut. I jego społecznością z tym ziemskim ludem. Das heißt, to, den Überrest von Israel. To właśnie chodzi o tą resztkę z Izraela. Und da wird uns gesagt im Hohen Lied Kapitel 3 Vers 11. Pieśń nad Pieśniami, trzeci rozdział, 11 wiersz. Kommt heraus, Töchter Zions, und betrachte den König Salomo in der Krone, mit der seine Mutter ihn gekrönt hat am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens.
Wyjdźcie i patrzcie, 3 rozdział 11 wiersz. Wyjdźcie i patrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona w diademie, którym uwieńczyła go jego matka w dniu jego zaślubin, w dniu jego serdecznej radości. Was wird es für den Herrn Jesus sein? Cóż to będzie dla Pana Jezusa, wenn er den Überrest seines Volkes, gdy on tą resztkę swojego ludu in den Segen des tausendjährigen Reiches einführt. Wprowadzi w to błogosławieństwo tysiącletniego królestwa. Damit übereinstimmend ist auch ein Wort aus Zephania 3. Tu również mamy to, czy zgodne z tym, te słowa z księgi Sofoniasza. Vers 17 heißt es. Zephania 3, Vers 17. Sofoniasza 3, rozdział 17, wiersz. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Pan Twój Bóg jest pośród Ciebie mocarz, On zbawi, będzie się radował z Ciebie niezwykłą radością, odnowi swoją miłość. Będzie się z Ciebie bardzo weselił, mamy, będzie się weselił z Ciebie tak. Und wenn der Herr Jesus sich schon über sein irdisches Volk so freut, a jeśli Pan Jezus już cieszy się ze swojego ziemskiego ludu, wenn es zu ihm umgekehrt ist, wenn es zu ihm umgekehrt ist, który do niego zawróci, wie viel mehr wird die Freude sein über die himmlische Braut. O jakże większa będzie radość Pana z tej jego niebiańskiej oblubienicy. Wenn es in Offenbarung 19 heißt, gdzie w Objawienia 19 możemy czytać: Siehe, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Oto nadeszło wesele baranka. Und seine Frau hat sich bereit. I jego oblubienica przygotowała się. Das ist nicht nur ein Tag der Freude für uns. To jest nie tylko dzień radości dla nas, sondern auch die, eine Freude für den Herrn. Ale również i radość dla Pana. Und an dieser Freude dürfen wir Anteil haben. I w tej radości my też możemy mieć w niej udział. Ein Beispiel der Freude des Herrn habe ich noch vergessen. I zapomniałem o jeszcze jednym przykładzie radości Pana. Da lesen wir in Lukas 15. Łukasza 15 możemy czytać. Von dem Menschen, der 100 Schafe hat und eins verloren hat. O tym, który miał 100 owiec i jedną zgubił. Heißt Vers 4, ja? Johannes 15, ja. Vers 4. Er lässt die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. 4. wiersz 15 rozdziału. Nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie na za zgubioną, aż ją odnajdzie. Und wenn er es gefunden hat, legt er es mit Freuden auf seine Schultern. A odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich: Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden. Das verloren war. Ach so. Freuen wir uns auch? Czy i my się cieszymy? Wenn jemand, der vom Wege abgekommen ist, zurückgeführt wird. Czy my się cieszymy z tego faktu, że jeśli ktoś zszedł z tej drogi i zawróci, wróci na nią, czy cieszymy się z tego? Wir dürfen an dieser Freude des Herrn teilnehmen. A możemy mieć udział w tej radości Pana. To jest ein großes Geschenk. To jest właśnie wielki, wielki dar. Das ist auch der Ausdruck wahrer Gemeinschaft mit dem Herrn. I to jest też wyrażenie tej prawdziwej społeczności z Panem. Hier in dem Abschnitt im Johannes Evangelium, im ersten Johannesbrief, tutaj w tym urywku z pierwszego listu Jana, wird uns
nicht nur die Freude mit dem Herrn Jesus vorgestellt, jest nam przedstawiona nie tylko radość z Panem Jezusem, sondern es heißt, und zwar in Vers 3, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Trzeci wiersz, druga część, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. Gemeinschaft mit dem Vater, also mit Gott. Społeczność z Ojcem, czyli z Bogiem, dürfen wir haben, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen. Możemy mieć wtedy, gdy zajmujemy się Panem Jezusem. Wenn es unsere Herzen bewegt, jeśli to porusza nasze serca, dass der eingeborene Sohn des Vaters in diese Welt gekommen ist. Że ten jednorodzony Syn Ojca przyszedł na ten świat. Der Jesus spricht davon, i Pan Jezus mówi o tym, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten go objawił. In Johannes 1, Evangelium Johannes 1, Vers 18. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 18 wiersz. Diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus dürfen wir auch haben. Tą społeczność z Panem Jezusem również i może, my możemy mieć. Wenn er sagt, gdy on mówi, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Kto mnie widział, widział i Ojca mego. Wenn wir daran denken, dass von Gott gesagt wird, jeśli pamiętamy, że Bóg powiedział, der ein unsichtbares Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Że on zamieszkuje tą światłość niedostępną, której żaden człowiek nie widział, ani widzieć nie może. Dann dürfen wir den Blick auf den Herrn Jesus richten. To wtedy możemy nasze spojrzenie skierować na Pana Jezusa. In ihm die Offenbarung des Vaters erblicken. I w nim patrzeć na to objawienie Ojca. Auch wenn wir daran denken, dass der Herr Jesus in Johannes 14 sagt, i również gdy o tym myślimy, czy pamiętamy, że w Jana 14 Pan Jezus mówi, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Kto mnie widział, widział i Ojca mego. Oder in Hebräer 1, wo uns gesagt wird, albo w Hebrajczyków 1 czytamy, dass er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, że on jest tym odbiciem chwały Jego, und der Abdruck seines Wesens ist, i odbiciem Jego istoty. Wie gut ist es, wenn wir diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus genießen? Jakże to jest dobre, jeśli my tą społecznością z Panem Jezusem możemy się rozkoszować. Und dadurch unseren Blick auf den großen Gott richten lassen. I przez to nasze spojrzenia mogą być kierowane na wielkiego Boga, der jetzt unser Vater geworden ist, który teraz stał się naszym Ojcem. Diese völlige Gemeinschaft, ta pełna społeczność, die wir mit dem Herrn Jesus und haben können, którą możemy mieć z Panem Jezusem, die kommt zum Ausdruck, als der Herr Jesus der Maria Magdalene am Auferstehungstag begegnet. Ona jest wyrażana w tym, gdy Pan Jezus spotkał Marię Magdalenę w tym dniu zmartwychwstania. Und dann zu ihr sagt, i mówi do niej, das ist Kapitel 20, Vers 17, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. 20 rozdział Ewangelii Jana, 17 wiersz. Idź do braci moich i powiedz im, wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Welch ein völligen Ausdruck der Gemeinschaft kommt doch darin zum Ausdruck. Jakże pełne wyrażenie tej społeczności tutaj mamy przedstawione. Wir dürfen auch Gemeinschaft mit dem Vater haben. Możemy mieć właśnie tą społeczność z Ojcem, indem wir das anschauen, was er über seinen Sohn sagt.
przez to, że będziemy oglądali to, co Bóg mówi o swoim Synu. In Kolosser 1 lesen wir, w Kolosan 1 czytamy, dass wir versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Że jesteśmy przeniesieni do Królestwa Syna Jego. Und in Johannes 17 wird uns gesagt, w Jana 17 możemy czytać, oder sagt der Herr Jesus, albo Pan Jezus mówi, in Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. 24 wiersz. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, die du mir gegeben hast, którą mi dałeś. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Der wird uns die ewige Liebe zwischen Gott, dem Sohn, und Gott, dem Vater, vorgestellt. Tu jest nam przedstawiona ta odwieczna miłość między Bogiem a Synem. Und durch die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, a przez społeczność z Panem Jezusem, dürfen wir daran teilhaben, możemy mieć w tym też udział. Das darf tiefe Freude in unseren Herzen auslösen. I to może wywołać wielką radość w naszych sercach. Und bewegt dies nicht alles unsere Herzen, wenn wir am Sonntagmorgen am Tisch des Herrn versammelt sind? A czy nie wywołuje to wielkiej radości w naszych sercach, gdy w niedzielę rano jesteśmy zgromadzeni u stołu Pańskiego? Um des Todes unseres Herrn zu gedenken. I wspominamy śmierć Jego. Ihn und den Vater anzubeten. I uwielbiamy Jego i Ojca. Nun möchten wir noch uns ansehen, was Gottes Wort über die Gemeinschaft der Kinder Gottes uns vorstellt. Chcemy jeszcze krótko przyjrzeć się temu, co mówi nam Słowo Boże o społeczności dzieci Bożych. Hier sagt der Apostel Johannes, tutaj apostoł Jan mówi, so habt ihr Gemeinschaft, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Abyście i wy mieli społeczność z nami. Einmal hat es geschrieben, damit die Gläubigen auch mit den Aposteln Gemeinschaft haben. To właśnie on napisał, że aby wierzący mieli społeczność z apostołami. Und dadurch Kraft empfangen sollten, verkehrten Lehren zu widerstehen. I przez to, aby mieli wierzący tą siłę, aby przeciwstawić się tym błędnym naukom. Aber wir hatten uns gleich am Anfang daran erinnert, ale na początku też wspominaliśmy, dass die Gemeinschaft der Gotteskinder ein wichtiges Zeichen des Glaubens an den Herrn Jesus ist. Że ta społeczność dzieci Bożych jest ważnym znakiem. Da wird, hatten wir gelesen, oder ich hatte es gesagt, in Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Cytowaliśmy ten wiersz z drugiego rozdziału Dziejów, 42, i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie albo w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Und wie die Gemeinschaft aussah, jak wyglądała ta społeczność? Lesen wir in Vers 44. 44 wiersz. Alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Das war nicht nur Gemeinschaft im Glauben, to była nie tylko wiara w wierze, sondern auch Gemeinschaft im Zusammenleben der Gläubigen. Ale również i społeczność w tym wspólnym życiu wierzących. Und in Kapitel 4 wird uns gezeigt, i w czwartym rozdziale też mamy pokazane, dass das nicht nur eine äußere Gemeinschaft war, że to nie była tylko ta zewnętrzna taka na zewnątrz pokazywana społeczność, sondern auch eine innere Gemeinschaft. Ale również była ta wewnętrzna. Da heißt es in Vers 32, 32 wiersz czytamy, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. A u tych wszystkich wierzących było jedne serce i jedna dusza. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre,
sondern sie hatten alles gemeinsam. I nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Später sehen wir, als das Werk größer geworden ist, później możemy to oglądać, jak to dzieło się powiększało, dass ich das anders darstellte, że było to trochę inaczej. Da heißt es in Römer 12, Rzymian 12, Vers 10, 10 wiersz. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung geht einer dem anderen voraus. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Im Fleisch seid nicht säumig, inbrünstig im Geist, dem Herrn dienen. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Und im 12. Vers steht dann, i w 12. wierszu czytamy, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Im Gebet halt an. In Hoffnung freut euch. Welches Vers an? W nadziei radośni bądźcie. In Trübsal hart aus. W ucisku cierpliwi. Im Gebet haltet an. W modlitwie wytrwali. Und dann kommt dieser Satz, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Wspierajcie świętych w potrzebach. Und nach Gastfreundschaft trachtet. Okazujcie albo dążcie do gościnności. Welch eine Gnade, dass wir auch heute diese Dinge, die hier genannt werden. Cóż za łaska, że te rzeczy, które tutaj mamy wymienione i dzisiaj je możemy ausüben dürfen und dadurch die Gemeinschaft miteinander zum Ausdruck bringen. Możemy je dzisiaj okazywać, wykonywać i przez to dawać wyraz tej społeczności. Im zweiten Korintherbrief finden wir dann, w drugim liście do Koryntian widzimy, dass der Apostel Paulus die Korinther auffordert, że apostoł wzywa Koryntian. Zweiten Korinther Kapitel 8. Drugi Koryntian 8. Da heißt es, ich lese mal ab Vers 1, wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Versammlungen Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Drangsalsprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut übergeströmt sind in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Od pierwszego wiersza, a powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Denn nach Vermögen, ich bezeuge es, und über Vermögen waren sie von sich aus willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Gdyż miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Also auch für unsere Tage gibt es Möglichkeiten, diese Gemeinschaft an den Kindern Gottes auszuüben. A więc dzisiaj jest to też możliwe, by tą społeczność praktykować pomiędzy dziećmi Bożymi. Wenn wir äußere Not sehen, jeśli widzimy tą zewnętrzną potrzebę czy biedę, aber auch wenn innere Not auftritt, ale i również gdy nastanie ta wewnętrzna potrzeba albo bieda. Wir hatten ja gelesen, bo czytaliśmy von den ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele. O tych pierwszych chrześcijanach, że byli jednym sercem, jedną duszą. Das ist die wichtige Grundlage, um Gemeinschaft ausüben zu können. To jest ta podstawowa zasada, aby można było tą społeczność praktykować. Gemeinschaft kann aber auch leicht gestört und unterbrochen werden. Ale ta społeczność może być bardzo łatwo zaburzona. Wir finden da zwei Beispiele, einmal im Philipperbrief. Dwa przykłady mamy, na przykład jeden w
w liście do Filipian. Da gab es zwei Schwestern, tam były dwie siostry, die eifrig waren, które były gorliwe, das Evangelium auszubreiten, by głosić Ewangelię. Und da muss der Apostel Paulus ihnen sagen, i apostoł musiał im powiedzieć, Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, gleichgesinnt zu sein im Herrn. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Und er fügt hinzu, i dodaje, ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir gekämpft haben. I proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły. Also das waren aktive Frauen, um das Evangelium auszubreiten. A więc to były aktywne kobiety, które głosiły Ewangelię. Und trotzdem ist es dem Feind gelungen, a jednak nieprzyjacielowi udało się etwas zwischen die Herzen dieser Schwestern zu bringen, aby coś wprowadzić między serca tych sióstr. Und wenn wir an den Apostel Paulus und Barnabas denken, a jeśli też przypomnimy sobie apostoła Pawła i Barnabę, diese treuen Männer, tych wiernych mężów, dann sehen wir, dass ein Augenblick kam, to też widzimy, że nadeszła taka chwila, wo ein Streit entstand, gdzie powstała kłótnia, weil Johannes einen Verwandten, den Johannes, weil Barnabas den Johannes Markus mitnehmen wollte, ponieważ Barnaba chciał wziąć tego Jana Marka, und Paulus sagte, der ist nicht geeignet zum Dienst. A Paweł powiedział, on nie jest zdatny do służby, weil er sie auf der ersten Missionsreise verlassen hatte. Ponieważ on ich opuścił w czasie pierwszej podróży misyjnej. Und da wird uns sogar mitgeteilt, i jest nam nawet, czytamy, Kapitel 15, Vers 39, Dzieje Apostolskie 15:39, es entstand aber eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Powstało nieporozumienie, a w niemieckim jest to określone jako takie zgorzknienie, tak iż się rozstali. A Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Die Gemeinschaft unter den Kindern Gottes ist ein ganz hohes Gut. Społeczność między dziećmi Bożymi to jest bardzo cenne i wielkie dobro. Und Satan versucht immer wieder, unsere menschlichen Empfindungen und Gefühle zu benutzen. A Szatan próbuje ciągle używać naszych ludzkich uczuć i odczuć, um Zwietracht und Ärgernis zu bringen. By wprowadzić wśród nas ten niepokój i to rozdwojenie. Nur die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Tylko społeczność z Panem Jezusem, die freudige Gemeinschaft mit den Kindern Gottes gibt uns Kraft, diesem zu widerstehen. I ta radosna społeczność z Panem Jezusem i z dziećmi Bożymi, to pozwala nam, by się też temu przeciwstawić. Und wir wollen den Herrn bitten, dass er uns an jedem Ort Gnade gibt. I chcemy Pana prosić, aby on nam na każdym miejscu darował łaski, dass diese Gemeinschaft untereinander erhalten bleibt. Aby ta społeczność pomiędzy dziećmi Bożymi była zawsze zachowywana. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwóch wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego.
Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli.
A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o Jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje. Takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce,
Płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w 2 miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to,
lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga,
zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział, 9 i 10 wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, On darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana,
że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto dwie przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro, bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne, bo to jest
jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również Ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, kieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie, co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi,
zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.